Witaj. Trzecim filarem efektywnej nauki jest systematyzacja wiedzy. Jest to etap nauki, którego celem jest zrozumienie, zorganizowanie i ustrukturyzowanie treści, których się uczymy. Realizacja założeń tego filaru ma na celu rozwinięcie stanu świadomej kompetencji, czyli poczucia, że wiemy, co tak naprawdę wiemy. Takie podejście przy nauce jest kluczowe do osiągnięcia długotrwałych rezultatów. Jak wiesz, osiągnięcie tego nie jest intuicyjne i przez to nie jest wcale takie oczywiste, co należy robić na poziomie technicznym przy nauce, aby realizować założenia tego filaru. Z tego względu właśnie ten filar był głównym tematem większości zagadnień, które omawialiśmy na kursie efektywnej nauki. Systematyzację wiedzy można sprowadzić do realizacji trzech podstawowych działań. Tworzenia kreatywnych notatek, prawidłowego realizowania odtwórek oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wszystko to ma na celu uczynienie nauki kreatywną, dzięki czemu wszystko, co robimy przy nauce, wzmacnia nie tylko siłę zakodowania informacji w pamięci długotrwałej, ale przede wszystkim siłę odtwarzania, czyli łatwość jej wydobycia wtedy, gdy tego potrzebujemy. Nauka, która w swym przebiegu realizuje założenie filaru systematyzacji wiedzy, ma na celu spowolnienie naturalnych procesów zapominania informacji. Dzięki temu pamiętamy więcej i dłużej, a to dodatkowo powoduje, że łatwiej jest nam uczyć się bardziej skomplikowanych zagadnień, czyli to właśnie przyspiesza nasz rozwój w długofalowej perspektywie, czyli perspektywie miesięcy i lat. Zatem, jakie pytania powinniśmy sobie zadać, aby upewnić się, czy realizujemy założenia filaru systematyzacji wiedzy? Po pierwsze, co mogę zrobić, aby uczynić moją naukę kreatywną? Aby nauka była efektywna, powinna być również kreatywna. W tym ogólnym stwierdzeniu kryje się wiele bardziej szczegółowych kwestii, które omawialiśmy w toku kursu. Kreatywna nauka to nauka, która jest twórcza. To znaczy, że w trakcie nauki coś tworzymy. Mogą to być notatki, mogą to być wyobrażenia, mogą być to sposoby na wytłumaczenie lub zwizualizowanie konkretnych zagadnień. Tak długo jak w toku pracy wkładamy wysiłek w to, aby coś stworzyć, tak długo będziemy czerpać benefity z kreatywnej nauki. Kluczowe w tym względzie jest pamiętanie o tym, aby unikać odtwórczej nauki, która polega jedynie na czytaniu i przepisywaniu treści. Po drugie, czy prawidłowo wykonuje odtwórki materiału? Aby nauka mogła być efektywna, powinniśmy realizować regularne odtwórki materiału i powinniśmy robić to w sposób prawidłowy. Po pierwsze, zwiększa to siłę odtwarzania informacji, a po drugie, zapobiega rozwijaniu zjawiska iluzji wiedzy. Aby prawidłowo realizować odtwórki, musimy nauczyć się odróżniać je od powtórek. Powtarzanie opracowujące służy nam do obracania informacji w naszej pamięci operacyjnej i pomaga w ustrukturyzowaniu i zrozumieniu tego, czego się uczymy, a następnie dalszym zakodowaniu tego w pamięci długotrwałej. Zaś odtwarzanie informacji to proces świadomego, samodzielnego i aktywnego wydobywania informacji z pamięci długotrwałej do pamięci operacyjnej. Oba te procesy trzeba ćwiczyć, aby osiągnąć stan świadomej kompetencji. Po trzecie, czy w toku nauki tworzę różne typy notatek? Aby nauka mogła być efektywna, powinniśmy w trakcie nauki tworzyć notatki. Jak wiesz, istnieje kilka typów notatek, z czego kluczowe są notatki, które tworzymy na brudno w trakcie czytania lub słuchania. One pomagają nam w zrozumieniu materiału, bo odciążają naszą pamięć operacyjną i strukturyzują materiał. Dodatkowo pozwalają nam na zaplanowanie docelowych notatek. Następnie wspomniane docelowe notatki, czyli notatki, które tworzymy na przykład w formie map myśli. Te realizujemy w sposób bogaty wizualnie, realizując przy tym szereg zasad, które omawialiśmy na kursie. Pozwoli to nam w wykonaniu efektywnych odtwórek materiału. Są jeszcze tak zwane notatki wstępne, czyli te, które tworzymy w trzecim rozdziale kursu przed każdym nagraniem. Ich celem jest podjęcie próby samodzielnego mapowania swojej wiedzy, zanim przystąpimy do dalszego zgłębiania nowego tematu z wykorzystaniem dodatkowych źródeł. Takie notatki realizują zasadę wiedzy bazowej. Po czwarte, czy na pewno rozumiem to, czego się uczę? Aby nauka mogła być efektywna, powinniśmy w trakcie nauki położyć nacisk na zrozumienie. Bez tego ani rusz. Bez zrozumienia nowego materiału w kontekście tego, co już wiemy, nie ma mowy o tworzeniu spójnego, trwałego i usystematyzowanego modelu wiedzy, który zostanie z nami na lata. Z tego względu przy nauce powinniśmy stosować zasady zrozumienia i elaboracji, które w sposób praktyczny wyrażają się w stosowaniu różnego rodzaju edutechnik, które poznaliśmy na kursie. Po piąte. Czy wiem, w jaki sposób mogę sprawdzić w praktyce to, czego się uczę? Aby nauka mogła być efektywna, należy sprawdzić jej efekty.
czyli wykorzystać to, czego nauczyliśmy się w praktyce. W zależności od tego, czego się uczymy, to formy sprawdzania wiedzy i zrozumienia mogą być różne. Możemy stosować różnego rodzaju weryfikatory, zadania, testy, gry i zabawy, realizować projekty, uczyć się z innymi, tłumaczyć coś innym, odpowiadać na pytania otwarte, czy też w sposób praktyczny wykorzystać zdobytą wiedzę, na przykład do zaprojektowania czegoś. Możliwości jest bardzo wiele. Podsumujmy teraz to wszystko, co do tej pory powiedziałem, w formie kroków. Pozwolą one Ci ułożyć sobie to wszystko w głowie od innej strony. Krok pierwszy. Twórz notatki na brudno. Pozwalają one lepiej zrozumieć materiał i lepiej zaplanować stworzenie docelowych notatek. Krok drugi. Twórz notatki docelowe, które posłużą Ci na przestrzeni miesięcy i lat. Zorganizuj je w formie biblioteki materiałów, do których będziesz w stanie wracać zawsze wtedy, gdy będziesz tego potrzebować. Krok trzeci. Wykonuj regularne odtwórki materiałów w odpowiednich odstępach czasowych. Możesz do tego wykorzystać konkretny plan nauki do konkretnego celu edukacyjnego lub też kalendarzowy system realizowania odtwórek, który zaproponowałem Ci na kursie. Krok czwarty. Unikaj rozwijania zjawiska iluzji wiedzy. Sprawdzaj, czy rzeczywiście rozumiesz coś i pamiętasz, czy tylko to rozpoznajesz. Unikaj wykonywania mechanicznych powtórek. W ich miejsce rozwiń nawyk realizowania aktywnych odtwórek. Krok piąty. Wykorzystuj wiedzę w praktyce. Sprawdzaj się, rozwiązuj testy, zadania, realizuj projekty, ucz się z innymi lub ucz innych. Wszystkie te działania są kreatywnym wyrazem zdobytej przez Ciebie wiedzy i ich realizacja dodatkowo systematyzuje to, co wiesz. Gdy pamiętamy o tych pięciu krokach, to naturalnie realizujemy trzy nawyki efektywnej nauki. Nawyk kreatywnego notowania, gdyż odpowiednia systematyzacja wiedzy oparta jest na tworzeniu notatek usprawniających nasze zrozumienie oraz notatek docelowych, które są twórczym wyrazem naszego zrozumienia materiału. Następnie nawyk aktywnego odtwarzania, gdyż odpowiednia systematyzacja wiedzy zakłada, że wszystkiego, czego się nauczyliśmy, możemy użyć zawsze wtedy, gdy tego potrzebujemy. Aby było to możliwe, należy wykonać aktywne odtwarzanie materiału, czy to w ramach odtwórek, czy w ramach użycia wiedzy w praktyce. I następnie nawyki unikania zjawiska iluzji wiedzy i ewaluacji efektów naszej nauki, gdyż odpowiednia systematyzacja wiedzy zakłada, że w trakcie nauki zwracamy uwagę na to, aby stale weryfikować nasze zrozumienie i zapamiętanie materiału, w taki sposób, aby rozwijać stan świadomej kompetencji. W tym celu powinniśmy stale oceniać nasze postępy w realizacji planu nauki oraz oceniać osiągane efekty. Warto, abyśmy również poświęcili moment na to, aby zastanowić się nad tym, jakie zasady efektywnej nauki są realizowane, gdy uwzględnimy w naszej nauce ten filar. Systematyzacja wiedzy wspiera większość zasad efektywnej nauki, które poznaliśmy na kursie. Zasady robienia notatek, gdyż aby usystematyzować materiał, musimy stworzyć notatki i z nimi dalej pracować. Jest to najłatwiejsze do osiągnięcia właśnie w ten sposób. Jeśli robimy notatki w odpowiedni sposób, to realizujemy zasadę koloru, kształtu, pustej przestrzeni, wielkości zbioru, kontrastu, przejrzystości, kontekstu, struktury treści, wyższości obrazu, spustów pamięci, odniesienia do ja, czasoprzestrzeni, kreacji i emocji. I tak, dokładnie dlatego tak ważne jest realizowanie notatek przy nauce, w szczególności kreatywnych notatek, dlatego że one realizują aż tyle zasad. Następnie systematyzacja wiedzy pozwala na realizację zasady zrozumienia i elaboracji, gdyż aktywne odtwarzanie w ramach odtwórek lub w ramach używania wiedzy w praktyce naturalnie weryfikuje nasze zrozumienie. Dalej zasady kontekstu i struktury treści, gdyż naturalne tworzenie notatek wymusza na nas nadanie struktury treściom oraz oceny tego, co jest kontekstem, a co szczegółem. Następnie zasady wiedzy bazowej, gdyż regularna realizacja odtwórek powoduje, że pamiętamy dłużej i lepiej. Zatem mamy bazową wiedzę do tego, aby zgłębiać kolejne tematy. I na koniec, najbardziej oczywiste, czyli oczywiście zasada aktywnego odtwarzania i unikania zjawiska iluzji wiedzy, które jednocześnie są dwoma ważnymi nawykami, których wypracowanie było celem tego kursu. Naturalnie wszystkie opisane przeze mnie zasady efektywnej nauki oraz kroki realizacji systematyzacji wiedzy opisują jednocześnie najczęstsze błędy, jakie możemy popełnić na tym etapie nauki. Do najczęstszych, które też umówiliśmy sobie w toku kursu, zaliczamy. Całkowity brak realizacji notatek. To powoduje, że rozumiemy gorzej, płycej procesujemy informacje i w dodatku nie mamy z czego później robić odtwórek. Bez tego nie ma mowy o efektywnej nauce. Błędem jest prowadzenie nauki odtwórczej zamiast twórczej. Czyli zamiast kreatywnie notować, procesować głęboko i aktywnie odtwarzać materiał, jedynie go powierzchownie muskamy, czytając i przypisując treści bez większego przemyślenia i wysiłku.
Następny błąd to naturalnie brak realizacji odtwórek. Czasami człowieka kusi, aby je ominąć, bo ma wrażenie, że zapoznanie się z nowym materiałem jest ważniejsze. Jednak jest to duży błąd. Zawsze powinniśmy dbać w pierwszej kolejności o to, czego się już nauczyliśmy. I ostatni błąd to znowu naturalnie rozwój iluzji wiedzy, czyli uczenie się, które nie zakłada rozróżnienia pomiędzy powtarzaniem opracowującym a aktywnym odtwarzaniem materiału, co prowadzi do właśnie rozwijania zjawiska iluzji wiedzy. Iluzji, że wiemy, choć w rzeczywistości jedynie kojarzymy i rozpoznajemy coś, z czym spotkaliśmy się w przeszłości. To już wszystko na ten moment. Życzę Ci, aby systematyzacja wiedzy weszła Ci w nawyk. Realizacja wszystkich tych praktycznych zasad powoduje stały rozwój kompetencji oraz sukcesywny wzrost motywacji do nauki. Warto to robić. Czuję też, że z pewnością na tym etapie kursu może się pojawić w Twojej głowie wiele pytań, dlatego śmiało zadawaj je w dyskusjach do tego nagrania. Do zobaczenia.